Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Czas biznesu. We wtorek na antenie Radia Pryzmat. Witajcie kochani, minęła 19, jesteśmy w audycji Czas Biznesu. Dzisiaj nasze studio jest przepełnione gośćmi i dziennikarzami, także mamy nadzieję, że pokażemy wam kwintesencję naszej pracy, bo nasze rozmowy szykują się dzisiaj wyjątkowo wyśmienite. Ponieważ jest taka pora bardzo słoneczna, także myślę, że temat o kawie i związany z kawiarniami na pewno pobudzi was do życia na nowo, mimo że już jest dosyć późno. Także ja się przywitam z wami, ja się nazywam Anna Rasiewicz i ze mną są dwie moje koleżanki dziennikarki i dwójka gości. Zaraz usłyszymy, kto to jest. Cześć, z tej strony Dominika Marzec i Beata Iwan. A z nami dwójka wyśmienitych gości, bym powiedziała nawet, że aromatycznych, tak, to czym się zajmują, to na pewno szybko nam zdradzą. Z nami jest Beata Madej i jej kolega... Kabluka Matwiej, dobry wieczór Państwu. Właściwie jesteśmy parą. A, to przepraszam, no to wyśmienita para. Moi drodzy, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o kawie, ponieważ to jest rzecz, która jest bardzo popularna w naszym świecie. Wielu z nas nie wyobraża sobie dnia bez dobrej kawy. Wy na to znacie sposób. Opowiedzcie proszę, dlaczego kawa stała się waszym sposobem na drogę zawodową. Właśnie cudownie, że dodałaś dobrej kawy, bo mamy kawiarnię segmentu speciality, więc jakby to jest najwyższa jakość ziarna. I to powoduje właśnie, że ta kawa ma tyle smaków, aromatów. Jest taka wspaniała. Skąd się zaczęło? To było zawsze marzenie Matwieja, żeby mieć kawiarnię. Tak, w sumie pracowałem na początku z troszeczkę niższą jakością kawy. Zaczynałem od wszystkich kaw sieciowych. Była to Costa Coffee, moją pierwszą pracą. Wtedy miałem bardzo, bardzo zajawionego kierownika na punkcie kawy, opowiadał bardzo dużo, tłumaczył, prowadził szkolenia, lubiłem słuchać, często właśnie między, jak miałem wolne w szkole, sobota, niedziela, każda wolna chwila spędzałem właśnie w kawiarni, w Koście. Bardzo, bardzo dużo poświęcałem uwagi właśnie na wszystkie szkolenia, starałem się jeździć po wszystkich możliwych, później przeniosłem się do troszeczkę innej kawiarni Soul Coffee. Tak, następnie pracowałem w niszowych kawiarenkach, gdzie już bardziej skupialiśmy się na szkoleniach kawie jakościowej. Speciality, właśnie tak jak powiedziała Beata, a w Krakowie już poznałem ten najwyższy segment i jakby zostaliśmy przy tym. Czy to w ogóle było dosyć spontaniczna decyzja, bo no Matwiej przyjechał do mnie, po prostu przeprowadził się z Bydgoszczy do Krakowa. Mieszkamy na Kazimierzu w ogóle też, bardzo blisko naszej kawiarenki i tak chodziliśmy, pojawił się lokal i tak może tutaj, może właśnie. No właśnie podczas jednego ze spacerów wieczorem po Kazimierzu nagle zauważyliśmy karteczkę na drzwiach przed dosłownie malutkim lokalem 26 metrów kwadratowych i zastanawialiśmy się, spojrzeliśmy na siebie i zastanowiliśmy się, czy może nie spróbować właśnie czegoś nowego. Nie spodziewaliśmy się, że biznes gastronomiczny będzie na tyle też ciężki do prowadzenia, bo nie dość, że kawa, ale nagle dochodzi do tego księgowość, współpraca z innymi ludźmi, dostawy, do tego tak chociażby proste rzeczy jak odtwarzanie muzyki w lokalu i tak dalej, to wszystko wiąże się z jakimiś prawnymi zobowiązaniami, dokładnie, dzięki.
No i jak ruszyliśmy, to początki były bardzo, bardzo ciężkie. Przez pierwsze dwa miesiące pracowałem dzień w dzień bez przerwy po 16-17 godzin. Starałem się też sprawdzić rynek właśnie na Kazimierzu, jak często przychodzą osoby, w jakich godzinach, żeby wiedzieć, w jakich godzinach przede wszystkim otwierać kawiarnię. No, a potem zdarzył nam się taki bardzo nieprzyjemny wypadek, bo po prostu zalało nam całą kawiarnię. I no, to był taki egzamin, czy chcemy, somnium w ogóle znaczy marzenie, sen. Więc jakby stwierdziliśmy, że wytrzymamy to, będziemy tego dążyć i jakoś się pozbieraliśmy, ale... Ja miałam pytać, czy ta branża jest trudna. Troszeczkę uprzedziliście moje pytanie, bo jak widać wymagała poświęceń, czasu i trochę nerwów i też wymaga, tak? Racja. Tak, i właśnie jak Beata mówiła, że to raczej był taki egzamin, czy zostajemy w tej branży, czy nie zostajemy. Po tym zalaniu, to było 26 stycznia dokładnie, bo tak jak się te wszystkie umowy potoczyły, to tutaj oczywiście też musieliśmy podpisać umowę z Solidem, ochrona i tak dalej. W każdym razie o 3 w nocy wtedy dzwoni do mnie właśnie telefon kierunkowy 12, także z Krakowa. I pierwsza moja reakcja, no to odrzuciłem, 3 w nocy, nikt nie powinien dzwonić. Beata powiedziała, że może lepiej odebrać, możliwe, że coś się w kawiarni dzieje. I faktycznie dostaliśmy informację, że uruchomił się alarm i powinniśmy się zjawić na miejscu. Mieszkamy całe szczęście niedaleko, więc ubrałem się, myślałem, że włamanie. Ubrałem szybko kurtkę i wybiegłem na zewnątrz. W kawiarni okazało się, że po otwarciu drzwi już Solid podjechał na miejsce. Okazało się, że leje się woda zewsząd, dosłownie z sufitu, z każdego rogu. Zadzwoniliśmy od razu do administratora, ja wyłączyłem szybko korki. Ja się rozpłakałam i mówię, koniec, w ogóle jakby to nie jest dla nas, to jest zły znak i tak dalej. To była pierwsza reakcja. Ale no, pozbieraliśmy się mocno. Matwiej wyjechał nawet na jakiś czas za granicę, żeby po prostu się odbić i to pociągnąć dalej, bo zdecydowaliśmy, że tak, no, bo jak coś robimy, stwierdziliśmy, to... stwierdziliśmy, że skoro już zaczęliśmy, tak jeszcze zastanawialiśmy się, czy kontynuować ten biznes, czy raczej to jest znak, żebyśmy się odpuścili, ale stwierdziliśmy, że jak zaczęliśmy, to trzeba skończyć i jeżeli kawa jest naszą miłością, to powinniśmy w tym kierunku iść. No właśnie. Jak widać, zdecydowanie się wam to opłacało. Ja troszkę posprawdzałam i widziałam, że jesteście bardzo dobrze oceniani na różnych portalach, na Facebooku bardzo wysokie są oceny, więc powiedzcie mi, za co was cenią klienci? Skąd to się bierze? Ja myślę, że najważniejsze to jest, jak przychodzimy do danego miejsca i jest fajne, dobre wrażenie, że jest, nie wiem, ja przynajmniej tak mam, że jak gdzieś idę i jest miła atmosfera przede wszystkim, podejście do osoby, która przychodzi i jakość produktu i potem przychodzę i jest znowu to samo, czyli jest powtarzalność, to po prostu już tam mieszkam w tym miejscu i na tak, staramy się utrzymać przede wszystkim domowy klimat i z większością naszych w sumie już teraz znajomych, osoby, które do nas coraz częściej przychodzą i już teraz stają się naszymi znajomymi. Ostatnio ktoś słusznie zwrócił uwagę, że miała miejsce taka sytuacja, że wchodzę do kawiarni i z prawej strony się z kimś witam, z lewej strony u góry, bo teraz już zrobiliśmy też antresole po 2,5 roku prowadzenia działalności, prowadzenia kawiarni. Stwierdziliśmy, jeszcze mieliśmy takie wahania, zastanawialiśmy się, czy dalej wciąż prowadzić, bo poświęcaliśmy temu bardzo dużo czasu. Pracowaliśmy od rana, od 6, ja wstawałem najczęściej o 6, jechałem, robiłem zakupy, wprowadzenie faktur zajmowało bardzo, bardzo dużo czasu. Czym bardziej kawiarnia się rozwijała, tym więcej pracy było. Myśleliśmy, że to troszeczkę inaczej będzie wyglądało, że po jakimś czasie będą mogły odciążyć nas osoby, które z nami współpracują, ale i tak, jeżeli na czymś nam zależy, to najlepiej to robimy sami. Jakby poświęcamy też temu bardzo, bardzo dużo uwagi i czasu.
I po prostu po zrobieniu remontu stało się jeszcze bardziej klimatycznie domowo. Znaczy tak, jest, teraz mogę powiedzieć, że jestem zadowolona z tego, jak ta kawiarnia wygląda. Z tej decyzji. Tak, ale że właśnie myślę, że ludzie dlatego przychodzą, że no, czują fajny klimat, jest naprawdę domowo, a oprócz tego te wyroby, które mamy, bo też sami pieczemy na miejscu, wszystkie rzeczy, wszystko przygotowujemy sami, więc to są rzeczy, które sami chcemy też jeść, więc super. I takie chcemy podawać naszym gościom, więc myślę, że to jest to. A jesteście dwoma członkami zespołu, czy jeszcze kogoś? Tak, już... znaczy no, mamy osoby, które... Ja na przykład osobiście nie pracuję za barem, bo mam jeszcze dodatkowe prace. Znaczy właśnie to, co Matwiej powiedział, kawiarnia się bardziej rozwija, tym też więcej osób jest potrzebnych, tak. Żeby to dobrze funkcjonowało, żeby o niczym nie zapomnieć. Tak, żeby już w tym momencie raczej nie byłbym w stanie stać za barem dzień w dzień, dlatego że no chociażby teraz w tym momencie jesteśmy na etapie otwarcia już drugiej kawiarni. Prawdopodobnie za miesiąc będzie już wszystko dopięte, bo tak samo rozpoczęliśmy od podpisywania wszystkich umów, fakturowania i tak dalej. Musieliśmy też zgłosić odbiór w sanepidzie kolejny. Znaczy no bardzo dużo jest tych papierków, ale koniec końców druga kawiarnia będzie też na Kazimierzu. Też na Kazimierzu, tak. Właśnie bardzo pytać. Bardzo dobrze, czy wasze okolice. Bardzo bliziutko. A jeszcze a propos Kazimierza, to jest takie miejsce stricte turystyczne, jest lokalna społeczność, to rzecz jasna, natomiast bardzo preferowane przez turystów. Czy dużo turystów przychodzi do waszej kawiarni? Tak, dużo turystów, przeważnie to jest około 50% osób z zagranicy, 50% stałych klientów, coraz więcej jest też stałych klientów, właśnie też dużo osób pyta odnośnie remontu krakowskiej, jak wpływa na naszą kawiarenkę. Całe szczęście nie wpływa, odpukać. Znaczy, bardzo właśnie się też zmieniło, bo no też mieszkamy na Kazimierzu i trochę baliśmy się, że tych ludzi jest mimo wszystko coraz mniej, coraz więcej jest hosteli i wszystko jest robione pod turystów, więc na początku jak naszej działalności było faktycznie tak, że większość to byli turyści, bo jednak no, zanim się pozna dane miejsce, no to musi minąć trochę czasu i marzyliśmy, żeby właśnie było tak jak teraz, więc w sumie nasze marzenie się spełniło. Czyli tłocznie? Bo też i przychodzą po prostu ludzie, którzy są gdzieś blisko, bądź no, pracują obok i tak dalej. I Somnium staje się ich codziennością, tak jak naszą w zasadzie. Czyli stworzyliście takie miejsce dla osób, które są z okolic też. Pierwszego wyboru. Także to chyba jest też wasz wielki atut, tak jak mówicie, że osoby, które mieszkają niedaleko albo pracują, trafiają do was. Bardzo nas to cieszy, tak jak ty trafiłaś też zupełnie przypadkiem w związku z festiwalem, tak? Tak, 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 tak. Ja byłam na festiwalu kawy, tam gdzie byliście obecni i wzbogacaliście i pokazywaliście to, co krakowski rynek kawy może zaprezentować, a przy okazji też zaserwować coś do kawy, także też mogliście poczuć, jaka jest konkurencja. Jak się z tym czujecie? Czy groźna, czy nie groźna? Wiesz co, to jest... W kawie to jest zupełnie inaczej, bo to też jest... No jak każda pasja jakby zbiera fajnych ludzi, więc z naszą konkurencją bardziej współpracujemy, bo jeżeli chodzi właśnie o rynek speciality, który jest dosyć mały, to gdybyśmy się nie wspierali, to byłoby każdemu trudno. A tak myślę, że każdy robi swoje, każdy jakby ma coś innego mimo wszystko do zaoferowania i bardziej o to chodzi. Tak, ale wspólnie właśnie mówimy o tej jakości ziarnie też speciality, coraz bardziej szkolimy i uświadamiamy również osoby, że kawa wcale też nie musi smakować cierpko, samą goryczą, ale możemy też wydobyć z niej więcej owocowości, znaczy w ogóle, kwasowości. Tak, kawa to owoc. Tak, i to zawsze powtarzamy. Myślę, że cały rynek speciality dąży ku temu, żeby uświadomić jak najbardziej społeczeństwo, że jest to przede wszystkim dobrej jakości produkt i jest też odrobinę jak z winem. Ja lubię bardzo to porównywać do wina, bo w zależności od tego, na jakiej wysokości
rośnie kawa. Tak samo z winem możemy wydobyć różne smaki i aromaty. Czy gdzieś tam przebiega rzeka, czy jakie jest nasłonecznienie. Tak. To wszystko ma znaczenie. Wszystko ma znaczenie, dokładnie. Tak, bo to jest bardzo ważne, żeby danego pracownika odpowiednio. To też dobrze słyszeć, że nie stawiacie tylko na doświadczenie, ale też na to, żeby cały czas edukować w tym zakresie nowe osoby, bo też zbliżają się wakacje i być może będziecie kogoś potrzebować. Prawdopodobnie będziemy, bo będziemy właśnie otwierać drugi lokal, więc to jest kwestia miesiąca, jak zaczniemy kogoś szukać. Tak, już w sumie jesteśmy na etapie poszukiwań i proponuję różnym znajomym i no, przeważnie sprawdzają się osoby bardzo, bardzo kreatywne i które chcą pozyskiwać tą wiedzę i czegoś tak, też oczekują od rozwoju kawowego, nie tylko po to, żeby przyjść do kawiarni, posiedzieć 8 godzin, wychodzę, dziękuję, nie interesuje mnie, co dalej. To musi być pasja, nie ma innego wyboru. Dokładnie. Znaczy, ja mam wrażenie, że w tej kawiarni się toczy po prostu nasze drugie życie i no, umówmy się, że też się przychodzi dla ludzi do danego miejsca. I, tak, nie i wyobrażamy sobie tak naprawdę przyjść również do jakiejś kawiarni. Często jak z Beatą gdzieś wyjeżdżamy do innych miast, szukamy stricte kawiarni speciality i przeważnie rozmawiamy też z tymi osobami. Nie przychodzimy do kawiarni też porozmawiać o latte, cappuccino i w jaki sposób jest zaparzona kawa, tylko spędzić fajnie czas i czasami wejść w tą interakcję z baristą, tak, żeby troszeczkę wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o pogodzie, o życiu, o kawie, a jeszcze o wielu, wielu innych rzeczach. Świetnie, to też dobra wiadomość dla tych, którzy chodzą do kawiarni. Zastanawiam się, czy można zagadać do baristów. Chyba można. Można i jest to jak najbardziej wskazane. Nawet trzeba. Czasami właśnie są takie urocze przypadki, kiedy ktoś przychodzi i tak siada nieśmiało przy barze, trochę chce zagadać, trochę nie wie jak i mówi, że no, bo sprawdziłem na kawowej mapce, że jesteście, no i w sumie od was zacząłem tutaj poszukiwania dobrej kawy, no i ta rozmowa po prostu płynie. Tak, ale płynie. Jest to bardzo, bardzo przyjemne, super, że ludzie też przełamują się. Tak, przełamują się i chcą się czegoś więcej dowiedzieć.